Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam -Syn Jednorodzony, który objawia ojca Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 1 czerwca 1988 roku. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. W tych słowach, dobrze znanych dzięki liturgii Bożego Narodzenia, autor listu do Hebrajczyków mówi o posłannictwie Jezusa Chrystusa. Ujmując to posłanictwo na tle dziejów Starego Przymierza, zachodzi z jednej strony ciągłość pomiędzy posłanictwem proroków, a jego posłannictwem, z drugiej strony jednak wyraźna różnica. Chrystus nie jest tylko ostatnim czy choćby największym wśród proroków, prorokiem eschatologicznym, jak nazywali go niektórzy, oczekując jego przyjścia. Różni się w sposób zasadniczy od nich wszystkich i przerasta nieskończenie osobowość i misję każdego z nich. Jest synem Ojca. Jest słowem, synem współistotnym Ojcu. Ta prawda o Chrystusie jest kluczowa dla zrozumienia Jego posłannictwa. Jeśli w katechezach poprzednich była mowa o tym, że Jezus Chrystus został posłany, aby głosić dobrą nowinę u Bogim, że wraz z Nim Królestwo Boże przyszło do nas, wchodząc definitywnie w dzieje człowieka, że jest tym, który daje świadectwo prawdzie czerpanej w samym boskim jej źródle, to dziś na podstawie przytoczonego powyżej tekstu z listu do hebrajczyków możemy ukazać z kolei to, co w sposób najbardziej istotny wiąże wszystkie aspekty chrystusowego posłannictwa. Jezus objawia Boga w sposób najbardziej autentyczny, wywodzący się bowiem ze źródła całkowicie pewnego i niepowątpiewalnego, samej istoty Boga. Świadectwo Chrystusa ma więc znaczenie i wartość absolutnej prawdy. W Ewangelii Janowej stwierdzenie z listu do hebrajczyków powtarza się w formie bardziej zwięzłej. Czytamy bowiem w zakończeniu prologu. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy objawieniem Boga, które znajdujemy u proroków, i w całym Starym Testamencie, a tym, które przynosi Chrystus, mówiące o sobie. Oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Tu mówi o Bogu sam Bóg, który stał się człowiekiem, Słowo, które stało się ciałem. Ten Bóg, który jest w łonie Ojca, staje się światłością prawdziwą, światłością świata. Sam o sobie mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Chrystus poznaje Boga jako syn, który zna ojca i równocześnie jest przez niego poznawany. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Czytamy w Ewangelii Janowej. I prawie dokładnie tak samo u synoptyków. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Tak więc w Chrystusie syn, który zna, objawia ojca. Równocześnie zaś syn jest objawiany przez Ojca. Gdy Piotr w Cezarei Filipowej wyznaje Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, Jezus mówi do niego, nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Jeśli zasadniczym posłanictwem Chrystusa jest objawiać Ojca, który jest Bogiem naszym, to równocześnie On sam zostaje objawiony przez Ojca jako syn. Ten syn jest jedno z Ojcem. Może przeto powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi także i ojca. W Chrystusie Bóg stał się widzialny. Jest on widzialnością Boga. Zwięźle wyraża to święty Ireneusz mówiąc, że Ojciec był niewidzialną rzeczywistością Syna, Syn zaś niewidzialną rzeczywistością Ojca. Tak więc w Chrystusie urzeczywistnia się w całej pełni samo objawienie się Boga. W odpowiednim momencie zostanie wreszcie objawiony duch, który od Ojca pochodzi, i którego Ojciec pośle w imię Syna. W świetle tych tajemnic Trójcy Świętej i wcielenia nabierają właściwego znaczenia słowa, które Chrystus powiedział do swoich uczniów. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie. A nie usłyszeli. Żywym niejako echem tych słów Mistrza jest to, co czytamy w pierwszym liście Janowym. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. W prologu swej Ewangelii. Ten sam apostoł napisał: Oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Nawiązując do tej podstawowej prawdy naszej wiary, Konstytucja o objawieniu Bożym ostatniego Soboru powie: Najgłębsza prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka, jaśnieje nam przez to objawienie w Osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Należy bowiem stwierdzić, iż to samo objawienie się Boga, jakie dokonało się w Chrystusie, jest równocześnie objawieniem zbawczej Bożej ekonomii w stosunku do człowieka i świata. Chodzi w nim o to, aby, jak mówi święty Paweł, odnośnie do apostolskiego przepowiadania, wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, stwórcy wszechrzeczy. Jest to tajemniczy plan zbawienia, zrodzony przedwiecznie w Bogu. W głębi trynitarnego życia, w którym dojrzał On, umiłował, postanowił, stworzył i odtworzył wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi, łącząc je z wcieleniem, a więc z Chrystusem. Odwołajmy się jeszcze raz do Soboru Watykańskiego II, gdzie czytamy: Jezus Chrystus, Słowo wcielone, człowiek do ludzi posłany, głosi Słowo Boże i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do wykonania. Chrystus przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć, swoją i pełne chwały, zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie ducha prawdy, objawienie, doprowadził do końca i do doskonałości, oraz świadectwem Bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. Ekonomia więc chrześcijańska. Jako nowe i ostateczne przymierze. Nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj pragniemy się odwołać do tego, co jest u samych podstaw tego posłannictwa Chrystusa. Wyraził to najzwięźlej autor listu do Hebrajczyków, pisząc: Wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał Bóg do nas przez proroków, na koniec przemówił przez Syna i tu jest zasadnicza różnica. Bóg przemawiał przez proroków, to znaczy przez ludzi. Ci ludzie przemawiali w imieniu Boga, głosili Bożą prawdę prawdę przez Boga objawioną. Syn jest współistotny Ojcu. Przemawiał nie tylko w imieniu Boga, ale przemawiał jako syn współistotny Ojcu, jako Ten, który jest na łonie Ojca, jak pisze święty Jan. Bóg z Boga Światłość ze światłości. Tak więc to słowo Bożego objawienia, które przyniósł nam Chrystus, jest w stosunku do wszystkiego, co przedtem zostało powiedziane przez proroków w całym objawieniu, nadrzędne i definitywne, ostateczne. Nie może być innego objawienia. W Jezusie Chrystusie dokonuje się, w całym tego słowa znaczeniu, samo objawienie się Boga. Bóg sam objawia siebie, Bóg sam mówi o sobie. Oczywiście stając się człowiekiem, mówi o sobie jako człowiek, mówi o sobie ludzkim językiem, ale ten, kto mówi, jest współistotnym Ojcu synem. I to, co mówi, mówi na podstawie tego, kim jest jako jedno z Ojcem. Nikt nie zna Ojca, tylko syn, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i ten, komu Syn zechce objawić. I to jest sama podstawa tego, co nazywamy posłannictwem Chrystusa. Święty Ireneusz wyraził to w sposób bardzo poglądowy, mówiąc, że Bóg, który sam w sobie jest niewidzialny jak ojciec, syn i duch święty, w Jezusie Chrystusie stał się widzialny. Zresztą, Pan Jezus powiedział: Kto mnie widzi, widzi i ojca. Chrystus, syn, syn człowieczy. Syn Boży jest widzialnością Ojca, jest widzialnością Boga. Kiedy przyjmujemy Ewangelię, kiedy przyjmujemy słowa Chrystusa, wszystko to, co zostało zapisane przez Kościół samych początków, przez ewangelistów, przez apostołów, to całe słowo Chrystusa jest oczywiście ludzkim słowem i posiada swoją ludzką komunikację w stosunku do nas, ale w swojej treści najgłębszej, w swojej rzeczywistości jest słowem Boga. Jest rzeczywistością Boga. Kiedy więc przyjmujemy to Słowo Boże, poznajemy Boga, jakim jest, poznajemy Go przez wiarę, zanim poznamy Go twarzą w twarz. To poznanie przez wiarę przygotowuje nas do poznania twarzą w twarz. Równocześnie zaś to poznanie Boga w Słowie Chrystusa, w Słowie Ewangelii, wprowadza nas w tajemnicę Bożej ekonomii, to znaczy tych zamierzeń, jakie Bóg ma. I urzeczywistnia w stosunku do świata, a przede wszystkim w stosunku do człowieka, przez Chrystusa w Duchu Świętym. Rozważajmy te głębokie prawdy, zwłaszcza teraz w kontekście wielkich świąt liturgicznych, którymi jeszcze żyje Kościół, a więc w kontekście zesłania Ducha Świętego, w kontekście uroczystości Trójcy Przynajświętszej, w kontekście jutrzejszej uroczystości Bożego ciała, uroczystości serca Pana Jezusa. Rozważajmy

Sì, in cielo e in terra. nel nostro, quotidiano da noi soli è, che dimette noi vita nostra, sì, pur del mitimus, de nostri inizio, dei vittoriosi nostri, e tre lo si induca in tentazione.